Halo, halo, mieszkańcy Łodzi, my jesteśmy tutaj dzisiaj dla was, aby wygłosić wam pełną Ewangelię. I zacznę od tego, że my wszyscy tutaj, jak jesteśmy, przyjechaliśmy do was i jesteśmy uczestnikami życia wiecznego. I to życie wieczne, które wam zwiastujemy, jest za darmo. To życie jest za darmo. I dzisiaj, kiedy uwierzysz w Jezusa Chrystusa, kiedy uwierzysz w swoim sercu, że On jest Panem i wyznasz Go ustami, kiedy uwierzysz, że żywy Bóg, który jest dobrym Ojcem, wskrzesił Go z martwych, będziesz żył, otrzymasz życie wieczne, to wszystko jest za darmo. My jesteśmy ludźmi, którzy doświadczyli prawdziwej wolności i ta prawdziwa wolność jest tylko w Duchu Świętym, aby chodzić w tej wolności i doświadczyć tej wolności potrzebujesz Ducha Chrystusa. On jest prawdziwą wolnością, On jest naszym zbawieniem, On jest życiem wiecznym. Dzisiaj uwierz w Jezusa, w to proste poselstwo, że Jezus Chrystus 2000 lat temu został ukrzyżowany w Twoje miejsce. On wziął na siebie wszystkie grzechy ludzkości, wziął Twój grzech, wziął potępienie, które ciąży na Tobie, na siebie. I następnie zmartwychwstał w mocy Ducha Świętego. I my dzisiaj jesteśmy ludźmi, którzy doświadczają ponadnaturalności, którzy chodzą w Królestwie Bożym. My jesteśmy ludźmi, którzy chodzą w zmartwychwstałej mocy Jezusa Chrystusa. Widzimy uzdrowienia. Jeśli dzisiaj jesteś człowiekiem, który chodzi w lękach, który boi się rzeczywistości, jeśli masz depresję, podejdź do nas, a ten Bóg, którego Tobie zwiastuje, uzdrowi Twoje serce, bo po to przyszedł Jezus. Dobra nowina polega na tym, że jeśli dzisiaj uwierzysz i przyjdziesz do nas, to zostaniesz uzdrowiony, bo Jezus Chrystus przyszedł do tych, którzy się źle mają. Jezus Chrystus przyszedł do tych, którzy są skruszeni w sercu. I jeśli Ty dzisiaj jesteś skruszony w sercu, to chcę Ci powiedzieć, że zawołaj do Boga, bo Bóg wysłucha Twojej modlitwy, Bóg wysłucha Ciebie i tchnie nadzieję w Twoje serce. On tchnie swego świętego Ducha w Ciebie i Ty zostaniesz zapieczętowany Jego mocą. Przyjdź do Jezusa, to jest tak proste. Tu nie chodzi o rytuały, o jakieś schematy religijne, ale prosta wiara dziecka. Bo Królestwo Boże to pokój, sprawiedliwość i radość w Duchu Świętym. I to Królestwo jest dostępne dla Ciebie. Ale aby wejść do tego Królestwa, musisz narodzić się na nowo. Musisz narodzić się z wody i z Ducha. Uwierz w Jezusa. Uwierz w to, że Jezus jest Królem Królów i Panem Panów. Pojednaj się z Jezusem. Bądź mądrym człowiekiem. Podejmij najmądrzejszą decyzję swojego życia. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, przyjdź do nas. My jesteśmy Kościołem Mocy. Szukaj nas na internecie. Kościół Mocy. Jesteśmy ludźmi, którzy uwierzyli w pełną Ewangelię, w to, że wykonało się. Jezus wykonał i dokończył dzieła. Ze strony Boga wszystko się wykonało. To dzisiaj Ty przyjdź. To dzisiaj Ty musisz zrobić krok do Niego i przyjść do Niego, bo On już wszystko wykonał. To Ty musisz podjąć świadomą decyzję w swoim sercu i uwierzyć w to, że Jezus jest Królem. Przyjdź, to jest proste, otrzymasz nowe życie, otrzymasz nowego ducha, otrzymasz nowe serce, bo taki jest Jezus. On jest dobrym pasterzem, a wszyscy zbłądzili i są jak owce bez pasterza. Wszyscy zgrzeszyli, nie ma ani jednego sprawiedliwego, który szukałby Boga. Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, dlatego ten duch chwały może dzisiaj przyjść i zamieszkać w Tobie, jeśli uwierzysz w Jezusa. To jest tak proste, to jest tak proste. Uwierz w Jego święte imię. Jego imię jest wywyższone ponad wszystko. Jego imię jest ponad każde imię i na imię Jezus zegnie się każde kolano. I każdy język wyzna, że On jest Panem. Każdy język na sądzie wyzna, że Jezus jest Panem. Ale Ty możesz uniknąć tego sądu. Wystarczy, że uwierzysz w Jezusa, a przejdziesz ze śmierci do życia. Dzisiaj zostaniesz wyrwany z królestwa szatana, z królestwa ciemności, z tego systemu rzeczy, do królestwa żywego Boga, do królestwa światłości. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Mieszkańcy Łodzi, ja modlę się za was, abyście prawdziwie pokutowali, albowiem dzisiaj przybliżyło się do was Królestwo Boże. Pokutujcie, zmieńcie myślenie, wierzymcie, że Bóg jest dobry. Bóg jest tylko dobry w Chrystusie Jezusie.
Jezusie, przyjdź do Niego.